Siema ludzie, z tej strony Rivlo i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj lecimy sobie z GTA, mianowicie tak, złapałem zajawę znowu do tego naszego nagrywania. Jak zwykle od gamingu jestem odzwyczajony, bo robię głównie vlogi. Ale wczoraj gadałem sobie z Maxem i z jedną i z drugą Emilką, tak jak zauważyliście, taka mała ekipka tutaj nam się stworzyła i w tym momencie też ich pozdrawiam. Bardzo fajni ludzie. To też mogliście na Instagramie zacząć, bo wiecie, że ja dużo wcześniej na Instagrama wstawiam różne rzeczy niż na YouTube'a. Więc zapraszam, podłoga, Rivlak, podłoga. Tam różne rzeczy właśnie się pojawiają. Niedługo koniec tego daily, bo chciałem miesiąc daily wbić. Wiadomo, od 11 lipca do 11 sierpnia było takie daily. Potem wracamy do filmów regularnych, ale to nieważne. Teraz lecimy właśnie z naszym tutaj ulubionym, ukochanym GTA 5. Bo jak też wiecie, ja to mówię na każdym odcinku, fabuła GTA 5 jest moją ulubioną. Gdybym miał możliwość, robiłbym kilka odcinków dziennie, ale niestety jestem trochę zajętym i zapracowanym człowiekiem, więc GTA po prostu jest w wolnej chwili, ale postaram się, żeby było teraz tego więcej. Stąd też to nagrywam. Akurat idealnie jak chciałem zakończyć to przywitanie, to wczytała nam się gra, więc lecimy do świata gry. Dobrze. Jesteśmy tutaj naszym Michaelem, w sensie zo. Jesteśmy tutaj naszym Franklinem pod Vanilla Unicornem, czyli tym naszym klubem dla gentlemanów. Michael ma teraz misję, Michael DeSanta, i on jest tutaj. Dobra, musimy dojechać do jego chaty. Może będzie działać. Nie, bo ogólnie mam troszeczkę do starego kompa już, jak ja patrzyłem sobie na wyniki, to delikatnie procesor nie ogarnia i też to nagrywanie gamingu jest lekko uciążliwe, bo ja mam stabilne 30-60 fps-ów, a na nagraniu momentami przechodzi znacznie mniej. Przepraszam was bardzo, ale nie jest to moja wina. Wiecie, że ja ten sprzęt tutaj nieustannie optymalizuję. W każdym razie lecimy. Patrzcie, teraz ten epicki skok. No i nie wyszło jak zwykle. Będzie krzywo. A nie, udany jednak. Zaliczyło mi. Zaliczyło mi ten skok, opcja autozapisu jest wyłączona. Dobra, autozapis jest lagował, będziemy save'ować ręcznie, bo się nam polagowało. Dobra, wbijamy tutaj naszym Michaelem i za chwilę rozpocznie się nasza bardzo ciekawa cutscenka. W sumie to się domyślam, jaka to będzie misja, ale nie jestem jeszcze pewien. Oh, there you are. Hey. I feel like we haven't seen each other in forever. You want to have some dinner later? I'd love to, but... You know, yoga waits for no one. Another time. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking A right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey, long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to have escaped with millions of dollars worth of gems, precious stones, and engagement rings. Albert's story had a lucky escape. O, teraz patrzcie, to są te słowa ważne, tak jak mówiłem w tej fabule. Ten ochroniarz je powtórzy, bo on to widział. I za chwilę przełączymy się na naszą trzecią postać, czyli na Trevora. O, zobaczcie, tutaj nieważne, cenzura.exe, cenzura. Może teraz o tym też tak zapomnisz. Właśnie, i Trevor od razu się zorientował, główka pracuje, że to chodzi o Michaela, bo wbił właśnie jego federalny kolega. Ja tą fabułę znam na pamięć, bardzo ją lubię, jest ciekawa. Połowa widzów pewnie też wie, o co chodzi, więc teraz właśnie przełączamy się na Trevora i trochę pożyjemy w jego świecie, a potem wrócimy i wbijemy do świata Michaela właśnie postacią Trevora. Jest to misja Pan Philips. I zobaczcie, tutaj właśnie Łysy zostanie zabity. Crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cunt! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Wait. No i właśnie Johnny został zabity. Taka scenka jest w sumie dość brutalna. Zawsze miałem z tego bekę, ale jeśli ktoś jest wrażliwy, to nie polecam. Po prostu Trevor jest psychopatą i my tym psychopatą przez następne parę odcinków będziemy właśnie grać. Jedziemy do busa. W sensie co? Do pick-upa idziemy. Będę musiał się tutaj skupić na tej misji, bo jedziemy do losu. Wade Malaga jak zwykle. Trevor tutaj słucha mocnego rocka. Niestety na YouTubie nie mogę tego puścić. Jedziemy do Grapeseed. Będzie w sumie tutaj zabawa z lustami, o ile mi się nie mylę. Albo z onilami, nie pamiętam. Michael Townley. Właśnie. Bo on miał... Michael Townley, to jest jego prawdziwe nazwisko. I on, żeby się ukrywać przed Trevorem, zmienił je na DeSanta. Dokładnie, takie życie. I też ci goście z FBI i jego starzy znajomi tutaj fabularni będą się zwracać do niego właśnie starym nazwiskiem, Michael Townley. Nie umiem jeździć momentami. Zaś też właśnie chcę, żebyście wsłuchali się w to, co oni mówią, nie? Bo to jest ciekawe momentami. The bikers are meant to be over by the farm on the right. Ron, no bez skupu, to są miłości. Whoa, 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 whoa. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. If that van takes us back to the camp, this. Oj, dostałem lekkiego laga, ale dobra, żyje. Musimy ich gonić. Teraz będziemy ich gonić właśnie. Oj. Może jest za furgonem. Tych można wybić, okej, ale furgon... Musimy siedzieć furgon, ale tych dwóch idiotów można wybić. Dobra, a oni nas muszą doprowadzić do celu. Lecimy, bo oni tam dotrą do tej wioski, a no tak, prawdopodobnie będzie zabijał. Takie życie. Przydałyby się pasy z tyłu. Slow it down. Dobra. Na razie jest spokojnie. Mamy kontrolę nad sytuacją. Nie ma też tu za bardzo przyspieszać. Bo tak jak GTA, że im szybciej poruszamy się my, tym także szybciej porusza się nasz cel. Kurde. Ciężko na tych zakrętach trochę. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Jeśli pojedziemy lewą... A, tam jest taka hopka. Bez bitu. Trzeba też uważać tutaj właśnie w tych zakrętach, żeby ten weight nam z tyłu nie wypadł. Bo on tam właśnie ledwo się trzyma na tym pick-upie. Bo legalnie mogą mieć dwie osoby, ale w trzy też da radę. Kurde, jak jeszcze tam miało. Kurde! Zapomniałem, że to jest ta twarda. Myślałem, że się rozbije. Ale ona nas zatrzymała. Bo część z GTA możemy zniszczyć, a część nie. Tak to działa. Where your boys? Where your boys, bro? Jedziemy do jego boysów. Zaprowadźcie nas do domu, ciekawie, ciekawie. O, dobra, to jest tutaj. Lecimy driftem. Dobrze, driftem wyleciałem, ładnie widać nawet ślady. Zabij motocyklistów. Och, fuck, teraz zaczyna się nasza strzelanina. Ej, czemu mi nie działa za ukrywanie się? Dobra, już działa. Miałem laga lekkiego. Zresztą poczekajcie chwilę, przetestuję coś. O, teraz działa. Widzicie, udało mi się podłączyć kontroler, bo pobrałem taką specjalną aplikację, bo ogólnie Windows nie pozwala na granie z kontrolera PlayStation, bo jak wiadomo, zarówno Xbox jak i Windows należy do Microsoftu, ale po pobraniu specjalnego programu możemy właśnie używać także kontrolera normalnie od PS-a. Tylko że te tutaj bindy właśnie, A, Y i tak dalej będą nam się wyświetlać tak na Xboxie, ale na padzie też się da i tutaj spróbujemy się strzelać właśnie z pada. Nie wiem czemu nie ma aimbota. Asystowane, wspomagane, dobra, teraz, dobra, mam już aimbota. Jest trochę lepiej. Kurde, z której on? Lecimy. Dobra. Shit, fuck. Z tamtej idzie. Dobra, jeden. Jednego mamy tu za busem, tylko z której on wyjdzie. Fuck. Ej, nie jest źle. Kurde, nieprzyzwyczajony jestem właśnie. Dziwnie się gra na komputerze, na padzie. Jest delikatnie inna mechanika niż na konsoli, która jest pozorom. Tam jest następny. Kurde. Dobra, dwóch. Dobra, wybuchło. Musimy się skillować tutaj lekko. Za osłoną. O nie. Dawaj! Dobrze. Jeden. Dobra. Kolejny. Uwaga. Kurde, ten łeb swój ukrywa. Próbujemy z tego. Kula auto. Dobra. Semi-auto. A tam ci już uciekają. Dobra, uciekają. Bo to nam tutaj miga, sojusznik wróg, ale możemy podbiec i ich zabić w sumie. Wróć do pick-upa. Ej. Where are you? Gdzie oni są? Ale uciekają tutaj. Nie wiem, czy to słychać u was, ale to jest właśnie bieganie na padzie. Tak, więc też chciałem wam właśnie powiedzieć, bo nie wiedziałem, czy to teraz, bo myślałem, że to wprowadzimy od przyszłego odcinka, ale częściowo będę grał z klawiatury i z myszki, a częściowo spada. Bo czasem na padzie bywa wygodniej. Wait. A, no tak, on miał pojechać do Los Santos, szukać tylko Makera. Give me some sticky bombs. Dobra. Tutaj się do przyczepu przyrzecę, a teraz będziemy zabijać tego jednego z tych agentów. Ortega. Azteków? Tak, polecam właśnie aplikację DS4 Windows, tutaj osobiście mówię. Ona się przydaje właśnie do grania padem, więc tak częściowo gram na padzie, częściowo na klawiaturze. Jest spoko. There he is. Let's wake him up. What? You're with the trucks? No, come on. Ortega runs the whole county. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Zapnij przyczepę do rzeki. Lecimy, lecimy. Dawaj, dawaj. Lubię tą karstcenkę. What the fuck, Trevor? Dobra, możemy go jeszcze dobić. Tak, Trevor grozi. Z tego. Te kascenki z Trevorem tutaj są trochę brutalne i kontrowersyjne. Na pewno nie wam nie friendly, ale lubię. Są fajne, śmieszne, śmieszne. Oczywiście trzeba wyczuć, że to wszystko jest dla beki. Najpierw musimy go zastraszyć. Co ty sobie myślisz? Co ty sobie myślisz, gnoju? I don't like the way he's looking at me. We was always cool. Oh. On już umarł? Co jest, on od jednego kopnięcia umarł? Co jest nie tak? Widzieliście to logika GTA? Jedziemy do przyczepy Rona. Tak właśnie potem Sandy Shores tutaj podróżujemy też po prostu Trevora. Ta misja miała na celu, że objeździemy całe właśnie to jezioro, żeby nam się mapa tutaj tego rejonu czytała. I teraz będziemy żyć właśnie bardziej w tej części Los Santos. Też ma swój klimat, trzeba się przyzwyczaić, ale spoko. Ten twój koleś, który został postrzelony. A właśnie, oni tutaj gadają o tym Michaelu. To też bardzo ciekawa część fabuły. Dobra, w tym odcinku zrobimy tylko tą misję, bo nie chcę tutaj zbędnie nam tego wszystkiego przedłużać, bo właśnie te odcinki dłuższe niż 25 minut myślę, że nie mają za bardzo sensu. Jeśli byłbym trochę większym youtuberem, to nawet mógłbym sobie pozwolić na odcinki 40-minutowe, ale będąc mniejszym tutaj trzeba te ramy czasowe jakoś w miarę trzymać. Też właśnie tak dużo jest filmów, jak jest takie daily, no to czasem wychodzi coś trochę na siłę, więc ja wolę wrócić do starego harmonogramu, trochę ilość tych odcinków ograniczyć, bo mi się wydaje, że lepiej jest mniej, a porządniej niż dużo przeciętnych odcinków. Dobra, wracamy do przyczepy Rona, czy też do przyczepy Trevora, oni są tutaj sąsiadami, więc tutaj w sumie nie ma znaczenia większego, bo jedna przyczepa jest obok drugiej i driftem lecimy. Nie, nie tylko tym razem. Get out of the car, Ron. Get out of the car. I need to think. Run! Trevor jest takim bossem w ogóle. Brutalnym, ale bossem. Ja serio nie ogarniam ułożenia tych moich włosów. Ze słuchawkami to bardzo dziwnie wygląda. Połóż się do łóżka. Syf, szafa, zbity telewizor. To jest piękne. A tu działający. Rozejrzyj się po przyczepie, są to ciekawe zajęcia. Tak, zawsze mam z tego bekę, że ta przyczepa jest pokazywana jako taki atrakcyjny dom. O, Trevor tutaj właśnie korzysta z toalety. No i zaraz wam całą tą przyczepę pokażę. Ukończono, Pan Philips. Ej, 70%. Mało headów, no mało headów. Trochę się nie postarałem, bo też pokombinowałem trochę z tym padem. Jakbym grał na klawce, czy też od początku bym się zdecydował na pada, może by to było łatwiej. Ale właśnie staram się to trochę tutaj wyczuć przy was. Bo wam się przyznam, że teraz poza serią Fabuła z grubym na YouTubie, fabuły nie robię, gram jedynie sobie online. Speak! You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. Gadaj z przechodniami na przycisku, trzeba zapamiętać. Mr. Chang is at the end. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about that. Zobaczcie, to jest tutaj logika GTA. Ogólnie Ron, on też się pojawia w online jako taka postać w sumie poboczna, która nam proponuje misję. I on, ja go pamiętam ogólnie z tego, że on nie lubi gadać przez telefon. Nie ma dużo informacji, tak ogarnia, ale jest bardzo ostrożny w przekazywaniem ich. Nie lubi przez telefon właśnie gadać. I mam też bekę z Trevora, który jest właśnie takim brutalnym hipokrytą. Najpierw kazał mu powiedzieć przez telefon że o tej informacji, że pan Chang, China Chang jest tutaj właśnie w knajpie, a potem go z tego powodu zwyzywał. I tą misję z Chińczykami, z państwem Chang będziemy robić później. Właśnie tutaj mam ten zbity telewizor, papierosy, nawet jakiegoś whiskacza, a nie, to tutaj jest room, a to ciekawe. Tutaj kurtki, możemy się w sumie przebierać, stroje Trevorowe, o to jest jego typowy strój, ale możemy też go zmienić. Dużo ciekawych tutaj właśnie jest, o w tym stroju też będziemy go często widzieć. Tutaj łóżko, w którym możemy zapisać grę, tutaj takie grafiki różne, nie wnikam. Tutaj mamy toaletę, o, apteczkę, tutaj mamy lustro, nawet działające lustra w GTA. Tutaj taki prysznic, który w sumie jak na przyczepę, w ogóle jak na przyczepę, to jest bardzo duża przyczepa, zobaczcie jaka ona jest wielka. Te przyczepy są tak mocno przesadzone, ja się zastanawiam czym by to przewozić. To jest normalnie prawie że pełnometrażowa łazienka, pełnometrażowa sypialnia. Przyczepa, która stoi w miejscu, ktoś ją raz przywiózł i tak stoi, nie? Przyczepa w ogóle wielkości garażu, ja naprawdę się zastanawiam jak to ktoś przewozi. O, możemy napić się piwa, Eiswasser. Ulubione tutaj właśnie piwo Trevora. Takie scenki są fajne. Wypić kolejne piwo, naciśnij aby przestać pić. Na razie nie pijemy. Tutaj mamy właśnie też naszą kuchnię. Bardzo bekowo i memicznie to wygląda. Tutaj mamy taki neon. Normalnie możemy także korzystać z lodówki, ale to jest zablokowane, to znaczy na cutscence ta lodówka jest, na cutscence jest także kibel, ale nie ze wszystkiego korzystać. Możemy? Możemy napić się tego piwa, tu przy kuchni chyba nic nie ma akurat. Kilka ciekawych zajęć. No i kolejnym ciekawym zajęciem jest oglądanie telewizji. Możesz zmienić ustawienia telewizora, możesz zmienić kanał, możesz zmienić głośność. To jest bekowe tutaj trochę. A i możemy tutaj ustawić sobie telewizor i on sobie tam leci w tle, a my możemy się dalej po przyczepie rozglądać. W ogóle wam pokażę z zewnątrz jak ona wygląda. Tutaj mamy taki jakby werandę, na której można by było zapalić szlugę albo posiedzieć, gdyby to było prawdziwe życie. Ja akurat takich rzeczy tam unikam. No i patrzcie, w ogóle to jest samochód, nie? A zobaczcie jak ta przyczepa jest wielka, to jest to o czym mówiłem. Że tą przyczepę to by trzeba było chyba tirem przewozić, naprawdę. I też obok przyczepy mamy dobudowany garaż, który ma nawet drzwi automatyczne. Z tyłu tego garażu jest kanapa, jakaś stara pralko, zmywarko, nie wiadomo co to. Rozdzielnia mała. I tak to wygląda. W Sandy Shores mamy dużo przyczep, ale jakieś tradycyjne chałupy tutaj też mamy. Require Store, Buy Piece Waster, Makes Her Pretty Again. Kup piwo Eiswassera. To sprawi, że ona znowu będzie piękna. W sumie to mnie nawet rozśmieszyło. O, tutaj można kupić piwo normalnie, ale w GTA to tak nie działa. No, mamy tutaj właśnie wiesiaków na szlugu. I to jest właśnie ta przyczepa Trevora. W każdym razie bez zbędnego gadania. Tutaj myślę, że z takiego typowego trybu swobodnego w GTA możemy zrobić któryś odcinek osobny. W każdym razie ja w tym momencie się z wami żegnam, bo wybiło nam tutaj już dużo minut nagrania. W montażu pewnie to wam trochę skrócę delikatnie, ale no cóż, niektóre te misje są po prostu długie. A kiedy grasz to nie czuję tego czasu. Ja już tutaj siedzę nad tym odcinkiem ponad pół godziny. W sumie zanim się przygotowałem do nagrania to potrwało jeszcze więcej, a minęło jak 5 minut. Postaram się tego w sumie wam ponagrywać troszeczkę więcej, może nagram jeszcze jeden odcinek z bomby. W każdym razie zobaczymy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcineczka. Zostawcie łapkę w górę i suba. No i wbijajcie na vlogi, wbijajcie także właśnie na inne odcinki z GTA. Tak jak mówiłem, postaram się, żeby było tego więcej. Siema!